Dobry, pytanie na dziś. Jak znaleźć fajnego sampla? Pierwsze, trzeba znaleźć się w kuchni. W kuchni znaleźć najlepiej taki młynek. Taki młynek, on może stać gdzieś na szafie, albo może niekoniecznie w kuchni, ale na przykład w piwnicy go gdzieś znajdziecie, nie? Albo pożyczycie od babci. I tutaj jest taki młynek. I ten młynek na przykład ma bardzo fajną szufladkę. Bardzo fajna. No, fajnie stuka, można sobie sprawdzić. Następnym elementem będzie wzięcie łyżki i stuknięcie w niego. Jest nieźle, bo jesteśmy w kuchni. Ale teraz, żeby ten sample nawet brzmiał lepiej, można popróbować różne miejsca. To jest fajne bardzo miejsce. Teraz najlepiej zmienić miejsce i znaleźć się w miejscu, gdzie jest dużo przestrzeni. Ok, jesteśmy w miejscu, w którym jest dużo przestrzeni. Nadal mamy łyżkę i szufladkę. No to teraz słyszymy, że bardzo się roznosi ten dźwięk. Najnaturalniejsza forma, żeby ten dźwięk nabrał jakby przestrzeni i lepszego wybrzmienia. W tym momencie najlepiej wziąć sobie na przykład takiego zooma, takie coś, włączyć go i nie za głośno ustawić tak, żeby on w jakikolwiek sposób nagrał to. Oprócz tego zooma można sobie też wziąć, nie wiem, na przykład takiego soniacza. Taki soniacz ma tutaj wbudowany mikrofon. Ten mikrofon nie jest zbyt szałowy, ale jak się na niego nagra, a potem się to zgra na komputer, to już może mieć bardzo ciekawe konsekwencje. Zooma można ustawić w najróżniejszy sposób. Można ustawić bardzo małego gaina, żeby nie było szumu. Można też ustawić inne różne kanały, dwa kanały, można brać ten dźwięk z przodu. Można tego zooma ustawić też zupełnie gdzie indziej. Można ustawić po drugiej stronie pokoju, można ustawić tutaj, tuż przy. To będzie bardzo duży sygnał dźwiękowy, a jeśli ustawi się go gdzieś tam na końcu pokoju, to będzie słychać bardzo dużo pogłosu. Wybór należy do ciebie. Pozdrówka.